znacie go z tego, z Neverwintera, z Vico. Jestem, cześć. Zapomniałem, co mam powiedzieć. Jesteśmy w czarnym stawie. Ostatnio skończyliśmy tutaj odcinek i mamy misję. Oczywiście, że mamy misję. I Vika jak upośledzona skacze. Skakanie to jest fajne. Cicho, nie skacz. Dobra, biegniemy robić misję. Więc mamy misję. Ale ma przygodę. Nie lubię przygód. Jestem Wiedźminem. Ja tylko chędożę i zabiję. Dobra, mamy uwolnić 4 mieszkańców, odzyskać na szeryf skradzione towary 5 i znaleźć wskazówki. Dobra, to tutaj coś będzie. Dobra, wbijamy. Gdzie ty masz jakieś? Widziałaś to! Widziałaś to! Ty nie masz tych misji? Nie. Wzięłaś wszystkie... O mój Jezusie! Wzięłaś wszystkie misje, co tam były przy Dobra, bramie? Dobra, to Max, ty sobie tutaj raczej pójdę zobaczyć na tym wszystkie. Chyba nie. O, jest skradziony towar. Czekaj, znajdź wskazówki dotyczące miejsca gątwany. No, a masz, ewakuuj mieszkańców i odzyskaj od naszerów rebeliantów skradzione towary? Ja mam tylko odzyskaj od naszerów. A ewakuuj mieszkańców? Nie. Od kogo to było? A ja wiem. Czekaj, zobaczę. Nie masz tu żadnego wykrzyknika więcej? Może tam jakiś ten lachon chciał, albo tutaj ten lachon, albo ten lachon tutaj. Ona? On? Albo tamtam. Powinni mieć u ciebie wykrzyknik. Nie mają? Czekaj, którzy? Ta? Ona? On? I tamta, co tam stoi. Gdzie? A tu! Nie! Tu! Nie! Tak. Mama sobie tutaj stoi ładnie. Ale nie ma żadnego wykrzyknika? Nie. Cześć. Sprawdzę. Nie wiem. Dobra, chodź. Ale kurde, ty nie masz jednego questa wtedy. Od niej masz wszystkie questy, to ona chyba miała, żeby ratować. Od tej? To chyba. Nie, tu ja mam tylko żegnaj. To żegnaj. To nara. No, dobra, tam. Dobra, walcz. Dobra, to chodź za mną. To ja akurat jednego mieszkańca... Gdzie ty jesteś? Dobra. Musimy iść tam, bo ja już jednego mieszkańca uratowałem. Ogólnie sprawdzę mapę, to możemy naokoło przejść tak kochać. Tu często w tych takich domkach rozwalonych się spawnią wrogowie. Dobra, oni mają skrzynię. Chodź im nawalimy. No czekaj, ja tu biorę coś. Jakąś torbę skradzioną. A, no to właśnie ja też zebrałem. Gdzie ty jesteś? O, tu. Tu jest dla ciebie. Bo ty jesteś... No. Widziałeś w ogóle jak... Jestem doceniona. To nagroda za to, że nie mam misji. No. O, czekaj, idą. A widziałeś w ogóle jak odcinek nazwałem? Tak. Vika, pomóż mi może. Czekaj, tu sama się bije z rekrutą. Bo tu jest magik na 6 poziomie. Który nie skoczył jednak. Czemu nie na 80? Nie wiem, bo nie skakał z dachu. Na magika. Dobra, o, czekaj, coś tu leży. W ogóle widziałaś, co ten Nico Play Games napisał pod odcinkiem. Że też ma tą grę, ale teraz wie, że gra jest zajebista. To dzięki nam. No napisał. Lachony jedne! A ten znowu się kręci. You spin me right now, baby, right now. Dobra, czekaj. Worek. Ja już do Elmiry mogę wrócić. Czekaj, worek. A ty? Takiej Elmiry. No ja do tej Elmiry mogę wrócić już. U mnie pisze dręczenie biedoty, masz tą misję? No tak. No to masz. Nie. Mam 3 na 5. A ja już mam. A ja mogę wrócić. A, nie, Vika, tutaj. Czaj. Tam idziemy potem dopiero. Tutaj ja uratuję ludzi. Działa się, rozwaliłem. Czy ty widzisz te lachony, co biegną? Nie. Nie? Gdzie biegną? No tutaj biegną ludzie. Rekruci! Chodź tu, Vika. Czekaj, bo już strzelają do mnie strzelcy. Ale tu magik jest, ja umieram. To sobie umieraj. No dzięki. Gdzie ty jesteś? Tu. A tu? Jebany. On. I tu jest chyba dla ciebie. No. Oczywiście, wszystko dla Viki. Wszystko co najlepsze. Ja ci zaraz damy.
Ja cię zaraz biję na chatę. Czemu ci ludzie są niewidzialni? Ty ich nie widzisz naprawdę? Znaczy oni są tacy niewidzialni, tacy przezroczyści. Przezroczyści, no. Dobra. Słuchaj, tutaj coś w środku jest. Gdzie są te worki? A tutaj. Ludzia muszę przeszukać. Dobra. Ludzie? Tutaj. Dlaczego ty też przeszukuję? No. Ja jeszcze muszę mieszkańców ratować. Ojej. Alchemiczka Hazel. Hazelhoff. Ona ma zadanie. Nie. Dobra, ja się uratuję. Czemu mi się świeci? Znaczy nie, ona ma tylko, że można z nią pogadać. Tutaj coś leży. Dajcie mi worek. O, wskazówki. O, dobra. I jeszcze mi tu został jeden dom do uratowania i... To mi powiedz, gdzie są. Czemu tu zombie są? Pomogą? Pika. Ty zaraz będziesz żebyś mogła. Mógł spić? No też prawda. Dobra, musimy się wrócić tam na koniec. Do tych. Czekaj, bo tu się coś świeciło. Co? Mam 75% szans, że o to otworzę. No to dla mnie było trzeba. Zestaw znawcy podziemi uległ zniszczeniu. Super. A ja? A mi się udało. O ty. Dostałem drewno sosnowe, żelazo ozdobne i ruda żelazna. Drewno sosnowe. Ty! Czy ty też to widzisz? To takie wielkie, takie czarne, takie fajne? No! Ja chcę się do tego przytulić! Nie wkurzę. Cześć! No chodź, no chodź, musimy misję oddać. Ale to jest fajne! Wik, chodź, Wika. Ale to jest takie fajne, kupię takie zwierzaczka. No to no kupię ci jutro. To dobrze, no to mogę iść. No. Kurni! Co to jest? Wielki pies biegnie do nas. On cię odwalił! Nie, nie, to szczur! To jest pies, nie? To szczur. To jest pies. Strażnik ścieków. To co, przy ściekach mieszkają. A zabronisz im? Nie, no to prawda nie. Masz już te misje tutaj do oddania wszystkie? No, dwa worki muszę znaleźć. Naprawdę? Tak. A to masz na mapie pokazane, na minimapce. Gdzie one są? Serio? To... No, no na górze, no nie widzisz takich kryształków? Na mapie, no. Serio? No nie udawaj Davida Hasselhoffa. Hasselhoffa. Słuchaj, nie wymagaj nic ode mnie, nie wiedziałem jakiś dzisiaj rok. No zapomniałem. Dobra, to ja idę oddam questy, a ty jak to się nazywa? Ja szukam worków. No. Szósty level, nie. Gdzie są te worki? A ja nie wiem. Dręczenie biedoty. Czekaj. Ja mam tylko taki obszar jakby zaznaczony, gdzie mogą być te worki. To szukaj. Dzięki. Dobra. Jednego questa się dostaje jeszcze od tego szeregowego, nie? Ja mam... Tu jest znowu to latające coś, to fajne! Cio, Wika, rób misję. Ja muszę teraz... Muszę oddać, jak to się nazywa, te... punkty, dobra. A ty co? Dostałem achievement. Achievement dostałem. Zabij 50 czegoś. Ja szkieletów dostałem. Wika. Ja tu wszystko znajduję, tylko nie te worki. David Hasselhoff. Bo ja muszę do ścieków iść. Ja muszę... Będę na ciebie czekał. No to poczekaj na kobietę. No czekam, no. Ekspię sobie. Nie są te worki. Jezu, ile te ludzie tu puszczają rzeczy, a ja kurde nie mam, jak to się nazywa. Wszystko jest na wyższy poziom niż ja. A nie, zbrojny strażnik. Ja muszę wszystko posprzedawać. Jestem jak David Hasselhoff. Hoff, hoff. Hoff. David Hasselhoff. W czasie, kiedy czekamy na Wikę Wiktorię, pobijemy się. O kurwa. Znalazłam gdzieś jeden worek, nawet nie wiem gdzie. Mam zaznaczone 4 na 5, ale okej. Okay. Tak? O, już mam. Też nie wiem, gdzie przed chwilą znalazłam. Tak? Idź oddaj. Ty, a ten co? Tajemniczy drow. Something you want. Nie. Kipedo. Dobra, i tak ta gra jest najlepsza.
dubbing dają w tym, w kaczcence i potem... Poziom szósty. Co nie? Dobra, Wikar, oddawaj wszystkie te. Oddaję. Umarłe szczury, akceptuj. No i od... dlatego Lachona tam, co stoi o tutaj, nie ma żadnej misji do oddania? Nie. A ja miałem u niej misję. A do nie widzenia, ma... to do widzenia. Naprawdę, nie ma żadnej misji u niej? Nie. Wow, dobra, chodź. Może jesteś za słaba dla niej. Aha. Ej, Wika, poczekaj. Zaprosiłem cię do drużyny. A, my nawet w drużynie nie byliśmy. Serio? No. Dobra, teraz jesteśmy. Ten ogar, nie? No. Kilka... 10 minut już w odcinek. Ludzie, kupiłem The Division, zamówiłem pre-order. Jak chcecie, będzie seria. I tak pewnie nie... Hurra! Zostawcie. Idziemy do ścieków, bo to nasze... I te pedalskie te, nie? Wiedźmin nie może stać w różowych. Wiedźmin tylko w czerwonych. Poczekaj, się napiję tylko. Dobrze, to ja popatrzę, co ja tu mam. Posaż. Już. Nawet nie zdążyłem nic skończyć. Co ja tu mam? Nadziejne. Dobra, możemy iść. Czemu ja mam cały... Ja już mam prawie cały kwipunek. No ja też. David Hasselhoff! Szczurki, jakie słodkie. Dla ciebie wszystko jest słodkie. No te robaki, co mi pokazałeś, też są słodkie. Czy ty coś wciągasz? Chyba nie. Ale nie jestem pewny. Ale ja mam nową umiejętność. Patrz, poderżę mu gardło. Patrz. Dobra, nie mogę, się nie naładowało. Kto mi spami? Wyłącz ten telefon. Rzuć nim o ścianę. No dobra. Challenge, rzuć nim o ścianę. Wyłącz ten telefon. Gdzie poszedłeś? Jakie wielki jaszczur! Jak to jeden szczur! Jest jaszczur. O Jezus Maria. Ty, czemu ci Arkani i Redi... Czemu ty śmierdzisz? A czemu? No bo oni mnie zatruli. Czemu każdy Arkan i ten z religii mają tak dużo tych skrzynek do otwierania wszędzie? Pomogą? Bo są najsuper. Tak, to gdyby byli najsuper, to ja bym ich wziął. Mogę przyciągnąć dźwignię. No. A może coś innego też pociągnąć? Nie, ja to zrobiłam tak magic, że nawet nie ruszyłam to jego ręką. Serio? A możesz coś innego też pociągnąć? Zależy co. A ja mogę rozbrajać pułapki. Naprawdę? Tak. A ja kurwa straciłem połowę życia przez to. No to pamiętaj, że złodzieje mogą. No dobra. Czuła, tu była też pułapka. O, patrz, Wika. Jaszczur! Czemu to na mnie leci, zły jaszczur? On cię nie lubi. Dobra, już po nim. To się nabawił, co? Zaraz się zieloni do nas przyczepią. No. Zobaczysz. Obrońcy praw zwierząt. Się do nas przyczepią, ze szczury zabijamy. Czekaj, trzeba zobaczyć, czy nie ma pułapki. David Hasselhoff! Wika, słyszałaś? Obrońcy praw zwierząt się przywala o to, że szczury zabijamy. A szczególnie ty. Wiedźmy. Ale ta gra jest nierealistyczna, ja stoję sobie na ognisku i nic. W Dying Light to Seba, jak stoi na ognisku, to razu dzieci szuka, żeby zwalczyć. Serio? Tu coś było chyba. No to tak jak wczoraj, on kuźwa jak to ze mną stoi. Jak to się nazywa przy ognisku, wiesz, ja screena zrobiłem i patrzę, że dziecko się buja. Patrz, jakie dziecko, zgwałćmy je! I pobiegł od razu do tego dziecka, nie? Małka scenka. Ten to jest śliczny. Flibotom. Tylko nazwę by mu trzeba było zmienić. No. Jestem ranny, no. Uhu. Motherfucker! Wszyscy na mnie, nie? Nie, ja sobie z tyłu siedzę. I tylko sztyletami nie rzucę. Ja zaraz zginę. No czemu się do mnie przyczepiłeś, panie Jaszczur? Ty, patrz na mnie.
Dobra, leży. Ale walka była fajna. Je, wow. Ile zadań. Co nie? Też jest. Dobra. Aha. Wow, skrzynia. Czekaj, bo z tego co pamiętam, tutaj można było coś chyba zrobić. Albo to inne podobne miejsce do tego. Tu jest, dźwignia. Dzięki. O właśnie, tutaj też trzeba było łapkę chyba rozbroić czy coś. Nie, ja wcześniej tego nie odkryłem, jak grałem. Wika. Czekaj, to nie bierz tej skrzynki jeszcze. Wika, odbierz swoją nagrodę. Ale ja chcę tu. Ale to jest moje. Wika. Ja też ze złej strony w ogóle skrzynię coś stworzyło. Ekwipunek jest pełny, no dzięki. Co ja mogę wywalić? Ło! Madafaka. Jakie mam. Wiesz ile ja mam eliksirów życia? Ile? 30. Ocio. Ja widzę jak to. Ja wiem jak te Ja wiem jak te pułapki wyglądają. I nie wiem dlaczego, ale weszłem dopiero w jedno. Dobra. Wika. Czekaj. Bo a. Miejsca nie mam w ekwipunku. Wiesz ile. To nie mam tyle ubrań. Ja mam wiesz, zestaw. Ja mam zestaw miłośnika natury. O, dwa razy takie same buty. Ja to bym chciał wszystko posprzedać. Zaraz do kupca pójdziemy, dobra? Ja miejsca bym nie mam. Ile pułapek? Wika, Wiktoria. Idź. Czekaj, bo ja się pułapki rozbrajam. A co? Ekspa dostajesz za to? No? Tak! Tak. Wzięłaś wszystko z tej skrzyni już? Tak. Czekaj, no już idę. To sznel. No a? Makijaż musiałam poprawić, no nie. No. Nosek przypudrować. No. W ogóle słyszałam. Dostaję kolejne buty, dzięki. Gdzie one są? O, są. Idziesz? No, poczekaj, muszę coś na fejsie sprawdzić. Dobra, Mariusz, szury. Yeah! Wow! Widziałaś, który masz poziom? 7 już? Zaraz 6. To czemu jest? Ciągle piszesz, że jestem ranny? Nie wiem. Idź, oddaj ten, jak to się nazywa. Idź, oddaj questa. Na tropie. A poczekaj, idę do kupca. O, dobry pomysł. No, posprzedaję te gówno, co mam. Nie dla mnie w ogóle, tylko dla... Ło! Wiesz, że mam amulet, który wygląda jak te takie przypinki z tego, z Władcy Pierścienia. Gandalf! Dan. Heszki. Cześć, gra mi się spaskowała. Ło! Wszystko dobrze, gra mi się tylko spaskowała, ludzie. Dobra, posprzedawałem wszystko. Mam połowę ekwipunku wolnego. Dobra. Ło! Jak ja mam miecz dobry przy sobie. Ło! Kotek biegnie! Wika! Kotek! Uspokój się. Chyba, że to jest piesek. Trochę to pies był. Nie wiem, wszystko jem. Jak skończyliśmy nagrywać na ten odcinek, to taki ładny kotek. I to był na pewno kotek. Patrz, Max biegnie. I to dziewczyna. Diablico. Pewnie też ma fajny dubbing. A teraz idziemy do tego. Chodź, Wika, źle idę. Teraz idziemy do takiego domu, nie? No. I w tym domu. No, będzie misja. Będzie też boss. Będzie też boss chyba. Jak pamiętam. Jak myślisz, który level dzisiaj wbijemy na odcinku? Morda! W chlubę wygłupie, śmiecie! Jak najwyższy. Jej, złoto. Złoto, dzieci. Dobra, my musimy iść do tego palącego domu, bo tam chyba kogoś... Wika, spójrz... Nie ma takich do płonącego Wika, domu. Wika, spójrz się na księżyc i patrz, że coś tam się rozpada od niego. Księżyc! Ty! Ja. Patrz tam na lewo! Patrz! Kotek! Nie. Ja żartowałem, tam nic nie było. Ale tam był kotek. No, tam był kotek. I to ktoś na nim też jeździł, ale fajny księżyc. Co nie? Dobra. Chodź.
tropie ukończony. Czy naprawdę ta misja polegała tylko na tym, żeby tam pójść? Okej. Okay. No i co teraz? A, tutaj do drzwi. I znowu ten pedalski ten. Ja muszę się nauczyć, jak się kamerkę przybliżę i oddala. Jak grzebień mam teraz w ręce i się grzebię. Wow. O. Czemu mi ciągle pisze, że jestem ranny? Ranny? No ranny. Wiktor. Ty, ona za nami biegnie. Wiktor, uspokój się. Ja mam taką ksywę w klasie. Naprawdę? Tak, nawet wychowawczyni na mnie mówi Wiktor. O Jezus! Luju ty! Dobra. Ufa. Ten lachon za mną chodzi. Ona chce mnie zwalczyć. Poziom siódmy, oh yeah. Ooh, nice. Ja już mam początek siódmego. Już potem od siódmego poziomu jakoś się dłużej wbije te levele, nie? Chodź Wika, chodź. Tu dla ciebie jest rzecz. Kotek? Nie. Torba. Nie cieszysz się? Przynajmniej gra cię rozpieszcza. Nie tak jak mnie. O, drzwi. No właśnie, też co. O, patrz dla kogo? No dla religii, kurde. A jak powiem Jezus Chrystus, Matko Boska, to się otworzy? Albo amen? Ej, me. Jak ta piosenka. Czemu tu ten obrazek się świeci? No, musimy go spalić. Nie, czemu? A nie, to tylko mówi, co oznacza ten symbol. Ja pamiętam, że ja w tą grę grałem z Kordianem. Nie, myślałam, że oglądałeś. Nie, ogólnie też. Kartuję. Z Kordianem graliśmy. A on tutaj tak fajnie leżał i nie zniknął. Chodź, Wika. Czekaj, bo ja mogę zbadać lokację. Wika, pomóż! Wszyscy mnie gwałcą! Nie zapisywałem się na grupowy seks. Ile hajsu? Czemu te twoje nożyki są takie błękitne? Bo są ze smurfów? Jest, udało się. Ze smurfów? A no ta zapomniałam, ostatnio byliśmy... Czemu gdzieś się to udało? Nie, mi tylko się udało. Okay. O mój Jezusie. Ten jakie? Myślałem, że on ma okulary. Czemu on opaskę trzyma tylko na jednym sznurku? Kto? No ten typ, o ten tutaj, skalpel. Bo może? Dwóch bossów! O kurwa, man. Mogłem ulti zostawić na nich. Słabi byli. No ja użyłam ulti. Tak? No właśnie widziałem, że ty jakoś skakałaś, coś takiego, nie? Ło, chlebak zdobyłem. Wow. Oho. O, chlebak. Nieźle, lecz? Co? Ja nie jestem ranna. Ranny. Może ranny, ale nie ranny. Dobra, blisko korony. No i tym samym wyjściem wyszliśmy. Dobra, wiesz obydwie misje od niej. No i idziemy. U mnie też pisze, że jesteś ranny. No ale czy to normalne? No. Nie ranny. Ranna. Co się odmienia. Ty też jesteś ranny, Wika. Ło! Czemu ja zdobyłem zbroję? No czekaj, ja zobaczę, czy mam może jakiś lepszy mieczek. Ja mam dla ciebie zbroję. O, to daj. Nie wiem, czy dobra. Leją mnie, no a gdzie nie. Tak, gdzie tak kobietę le... Wika, ja ją niechcący wyrzuciłem. Ale ona słaba była strasznie. Dobra, chodź, idziemy na misję, nie? O, tutaj też misje dla nas mają teraz. Wcześniej nie mieli, teraz mają. Ej, Gryffindor, chodź. Jestem Slytherin.
Nie obrażaj mnie. Ja sobie chyba robisz teraz. Nie, jestem ze Slytherinu. Bitch, please. If you have the time, we I've salvaged what I can, but I'm gonna need new samples of blackleg sludge for me work. Shut the fuck up, nigga. Come from specific patches of the sludge. Naprawdę? Difficult, except the whole area is swarming with violent rebels. Jak ona... I'm willing to pay you to collect the samples for me. A zamkniesz, ale? Otwieram. Ogień! Wika! Ja się smażę. Patrz, kto idzie. Igor! Trzeba pomóc, Ola. Igor! Ta, wyjebał mi w głowę, a ty sobie poszłaś. Jezu. Taki teamwork, nie? Dobra, i tu trzeba zebrać? A my tego ognia nie mieliśmy coś z nim robić, czy coś? Zbadać, czy coś? Nie, mamy zebrać. Ja już mam dwa zebrane, a ty? Też dwa, bo to nam prześliczy. A no to ja zbieram, a ty tak? O, znowu Igor. No zostaw Igora, no. Co za lachon? No i znowu mi wywalił. Okej. Dobra, chodź. Idziemy już oddać jej questa. Już? No. I potem musimy iść do kolejnej części miasta, tam chyba tej takiej, gdzie więcej wrogów będzie, nie wiem, nie pamiętam. Straż Neverwinter. Nigdy lato. Dobra. Most folks can... Excellent! With these samples, I'll finally be able to discover if the sludge is animal, vegetable, mineral, or undead. Ale... This will be a huge help to me research. Dobra, there are some reagents you don't want to use on undead sludge. Wika, patrz, to jest kulka ukryta. Ooh. Z gliszcza. Dostajecie w ogóle coś za to, czy nie? U mnie dalej. U mnie dalej wyskakuje, że jestem ranny, a mam full życia. No, u mnie też. A, mi coś tam mówił, on coś o, że jak jesteś ranny, to się jakoś uleczy, ale coś... Czekaj, ale... to jest misja. Gdzie? Tu. Nie. Tu? Zrzuty wina, czy coś. Ja mam tylko nieruchomość nad wodą i karcow przyparty do muru. To ja mam zarzuty wina. A co to jest? Przejdź do... kryjówka umarłych szczurów. My byliśmy już tam, wiesz o tym? Serio? Czy ty podeszłaś do tej wielkiej skrzyni, co tam stała, tam u tych szczurów? Przy, no tak. Przy samym wyjściu była taka wielka skrzynia pod tym... No tak. I wzięłaś stamtąd to? Tak. To chuj chodzi. Yeah. Coś spieprzyłaś, Wika. No jak zawsze. Ja okradam ich. Wono ode mnie. Nie no, Wika, co ci tam pisze? Że masz mam przejść do kryjówka umarłych szczurów. No to zaraz się wrócimy tam, dobra? Dobra. Jezus. Chodź jeszcze tam, zrobimy i zaraz pójdziemy tam. Mamy 5 takich skrzyń pod palcem. A ten się znowu kręci. Sio, ja robię imprezę. Bo tu ma być zabawa. No. Chłopie. A ludzie pewnie nie ogarniają, o co chodzi, nie? No nie. Nikt jej nie zna, takiej wybitnej youtuberki. 8 poziom wbiłem. Nie. To jest nie fair. I dostałeś koronę. Tak? Ty masz koronę. A no bo ja jestem królem tej... bo jestem liderem. Chodź. No i dobrze, jakbym ja była, to byśmy daleko nie zaszli. Przynajmniej się przyznałaś. Prawda. Dobra, musimy iść znowu do tej kurde szczury. Nawet dziury znaczy. Chodź. Ojej. A może ty sama tam, a nie, ja muszę z tobą wejść. Czekaj, my mamy w... którą godzinę? Więcej wrażeń. Wika, którą godzinę mamy w prawdziwym życiu? W prawdziwym życiu 21.11. O, w grze też nam pokazuje 21.11. Ale tak, bo to jest prawdziwy czas. Max! Co? Mogę zażyć kąpieli, bo już w sumie wpadłam. Ogólnie nie. Do góry, bo zadzwonię po mamę.
Bo nie będzie zabawy więcej. Ale tu ma być zabawa. O nie. Czemu nie? No to won idę do sztuk. A to ty sama, ja nie mogę iść. To idź sama. Też nie mogę. No gdzie ty masz to zrobić? To ja robię slow motion. Wik, a oddałaś tego questa? Gdzie? No tamtego oddałam razem z tobą potem. Tego ze szczurami? No tak. Wika. Tak. To co ci... Co był pojebany? Może quest ci się zbugował. Chodź. Pokazuje ci mapa, że musimy coś w tamtej części miasta zrobić, czy nie? Tam? No. Nie. No to wracamy. To bug po prostu. No jak mi nos spędzi. O Jezus Maria. Czyli się dzisiaj nic nie wciągałem. Może trochę. Patrz, znowu stoją z tymi skrzyniami, znowu podpalimy te same skrzynie i w dupie. Czemu? A, to jest nasz, dobra, nie było. Nie, nie można. Chodź, musimy inne skrzynie popodpalić. Wika, tylko nie... Ja chcę palić. Nie, nie bierz się w bójki. Dobra, to podpal. A ja idę podpalić kolejne. Od Snakczoki. Czy jak to tam się kurwa mówi? No. Tam nie ma kaleś, ale ona mówi Snakczoki, nie? Dobra. Ósmy poziom! O. Ja już mam połowę ósmego. No mój Boże, jak mnie nas spędzi. Co za pedały? Widziałaś tego parkoura? A te Judasze co tutaj robią? Magik! Nie skacz! Rynek jest pełny. Będziemy musieli pójść tam do tego. Sprzedawać rzeczy. Dobra. Patrz jaka tam armia z tyłu idzie. Armia Maxa. Oj, co? Ja w ogóle czasem to jak gadam, nie? W ogóle siebie nie słyszę. Wika, musisz też tutaj iść? No na nic, nie mogę nic wziąć. Chodź Wika. Tak. Czekaj, tu coś było dla mnie. O 50% szans. Tak? 75, no oczywiście uległ zniszczeniu na zupie. Czekaj, to ja poprzucam jakieś rzeczy. Nie, szybko chodź. Nie. O ty kurde! Wzięło cię razem ze mną. A to tutaj jest te powolone. Jestem przywiązana do ciebie. No. Jestem. Ale to jest fajne ognisko, nie mogę na nie wskoczyć. To nie ognisko, to kominek. Ale się pali, czy ognisko. Dobra, weź. Ja ostatnio oglądałem poradnik. Jak zrobić jointa z herbaty? O, Earl Grey najlepsze. Jeszcze nie robiłem, ale spróbuję. Musisz mi dać link. Dobra. W ogóle ludzie, czytajcie opis. Zacząłem robić... I u mnie też przeczytajcie. Nie, u niej nie czytajcie, tylko u mnie. Max Play Games, najlepszy youtuber na świecie. Który ściąga opisy. Ej, wiesz, że w Łodziu nie kończy z YouTube'em, nie? To było tylko... Ja się tego domyśliłam. To była tylko Black Becca, on wrzucił nowego vloga, który na... Wika, tu dla ciebie jest, pod schodami. Wrzucił nowego vloga, którego nazwał Jestem. Aha. Super. O, tu skrzynia jest. Woluju! Super, jestem ranna. Ja też. Jakoś... Ranny, przepraszam. A no, jesteś ranny. Nie mogę niczego brać, bo mam pełny ekwipunek. Wywal to, wywal to. Aha, wiesz... Nie wywalaj, wywalaj to. Tutaj pisze never, nigdy nie będzie, jak to się nazywa tym... władcą. Aha. Czekaj, bo ja wywalam jakieś śmieci. Bo już na nic mnie nie stać. Gdybyś ty, Wika, widziała, co ja robię. Nie! Gdzie sobie na odcinku? Spadłem. No. Parkura ćwiczysz? No. Bo tam jest rzecz do zebrania, ale dobra. Chodź tu na dół. Gdzie? Tu. Gdzie jest parkur? Nie ma już. No to przeszło. Nie trzeba. Widziałaś, Wika? Otworzyłem nam ścianę. Super. Chłopaki, zróbmy to pokojowo. Porozmawiajmy. No właśnie, tak jak w Undertale.
Undertale najlepsza gra. Nie. Nie wiem, czym się ludzie jarają w tym Undertale. Masz coś do Undertale? Tak. Ło! Ty. To o 20 pod Lidlem. Nie. Wesoło. Nie. Nie. Nie przyjdę. You spin me right now, baby, right now. Wow. Wow, tyle słagu. Chodź, bijemy to. Ło, trafiłem. Podciąłem mu jaja. Dobra, idziemy. Wiesz, ile odcinek dopiero trwa? 39 minut. Bo już. Znaczy 35. Ej, czemu my robimy misje, które są na 9 poziom? Bo możemy? Jesteśmy zajebiści. Bo nawet nie giniemy. O, tu Wika, tu jest dla ciebie coś. O, jest coś dla mnie, ale potrzebuje 9 poziom. I całkiem dobre jest. Czekaj, co ja dostałem? Dobra. Tu boss będzie. No. O tak. Będzie jadka. Olaf. Ty nie karcow. Ale ty pod koniec większości takich dużych misji w takich właśnie miejscach. Ale fajny most. Zrobię taki w salonie. Tylko że z poduszek chyba. Wika, słyszysz? Wyobraźnia zadziała. No. Słyszysz? W ogóle pod koniec takich misji zawsze w takich pokojach to zawsze jest boss na koniec, założyłeś? Tak, bo jesteśmy super elo. Pro elo, masz fakać. Tak, kupić. Ale dwaj panowie do mnie. Kubi kupił tego Tomb Raidera, nie? Ty, on też umie wirować. Wiesz co się okazało, bo ten kod był na... Jebany. Ten kod był na Origina, nie? No. I go przerzuciło na Steam i on wpisał ten kod, ten sam kod na Steam, a mu napisało, że nie można tego kodu wpisać drugi raz. Ojej. Dobra. Co, ukończyliśmy? Wiesz, jak on się kręcił, to ja nie mogłam w niego strzelać? Tak? No. Patrz, ja podchodzę tutaj. Aha! Co to jest? Korona! Jesteśmy kotami! Nie jest. Ostrze w prawy. No. Wziąłeś sobie ostrze w prawy? Poczekaj, jeszcze nie. A gdzie to było? Okay. O, teraz. Tam coś leży, ale to jest dla Arkanów. Arkan. Tutaj był chłopak w szkole, który się nazywał Arkan. Ja mam dwuręczny miecz masakry. Motherfuck. Wiesz, ile on ma obrażeń? Ile? Plus 43, moc 108. To mój ma 45 obrażeń i plus 91. I ten miecz wygląda tak samo jak każdy inny. Dobra. Ja już wyszłam. Nice. To co, teraz idziemy oddać questa po prostu. Super, wiem, że jestem ranny. Ale czemu ranny ci pisz, skoro grasz? Ja myślałem, że w każdej grze, jak wybierzesz płeć męską lub damską, to ci gra pisze te, jak to się nazywa, uwagi w danym rodzaju płci. Rodzaju. Rodzaju, powiedziałem. Nie wtuzaj mnie. Wittolia. Ocio. Tu jakiś lachon się schował przed nami. Serio? On naprawdę tutaj śpi, gdzie tu chodzą wrogowie, a on sobie tu śpi. O, Wika, bo w ciebie kliknąłem. Stary Jerry. Dobrze. Co robisz w takim miejscu? Ty z nim gadasz? Wszystkie pytania mu zadaję. What the fuck? Idziemy. Nie będziemy gadać z takimi szumowinami. Chodź, bo tu już wyjście jest. Gdzie teraz my idziemy? A, teraz właśnie my idziemy do tej drugiej części Czarny Stawu. Cześć. Oddaliśmy tamtego posta? Opuść, zanieś korytarz. Aha, musimy iść z powrotem do enklawy protektora. Bo musimy iść do Knoxa. Noxa. Nie wiem, czy mówi do niego Knox czy Nox. Prawda, obojętnie. O Jezus, o 6:30 rano stać teraz. A w ogóle, Wika, widziałaś intro? Widziałam. I jak? Jest świetny. Pro Elo? No. Super. Gdzie ty jesteś? Na górę. No zostawić mnie tak daleko. No. I nie złapiesz mnie. Będę pierwszy u Knox. Ja dostanę więcej nagród niż ty. Jestem jego ulubieńcem.
No nie, no już prawie jest u mnie. Kurwa. Nie. Shadowgun. Nie. No kurwa. Wika, Wika, poczekaj. Nie chcę być pierwszy. Coś ci pokażę. Nie. Chodź, pokażę ci nie. mój. Pokażę nie. ci mój miecz. Nie chcę oglądać żadnego twojego miecza. Dobrze. Chodź, ten na kocie przyjechał. No. Masz dwie misje u niego? Tak. Kotek! 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 Wzięłaś obydwie misje? Tak, ale tu jest kotek! I świnia! Kotek i świnia! No obudź się! Tu jest świnia, tu jest kotek! The kobolds robbed Grace Rathburn's market stall in broad daylight. The thieves made their escape from a small sewer grate. Dobra, robimy obydwie. Gdzieś kotka i świnka? Tak. Są obydwie podobne o, do ciebie. O, patrz, są obydwie! Yeee! Okej, Wika, najpierw robimy misję w podwieży, dobra? Dwa koty! Wika! No nie da mi się na kotki. Chodź. Robimy najpierw misję w... Tak, wolę wilki. Tak. Victoria Wolf. Pro Elo nazwa. Co za parku. Ty, oni tu w krzakach mieszkają, kurwa? Nie wiem. Patrz na te drzwi. Wika. Ja chcę jeszcze raz. Wika. Ja coś fajnego zrobiłem. Widziałem. Patrz na te drzwi. What the fuck? Jak ty coś zrobiłem? Dobra, ploelo. Wyjdź się na górze. What the fuck? Dobra, chodź. Kotek z nami idzie. No i jak on jedzie na tym kotku. Teraz idziemy do podwieży. Do podwieży? Podwieża. To ciekawe, co jest nad wieżą. O nie, Wika, wracamy do enklawy. Bo zróbmy najpierw misję w enklawie, bo tam jest jedna misja. Nie. Wika, wracamy. Gdzie mam wrócić? Enklawa? No. Bo tu jest jedna misja. Którą musimy tu zrobić, na miejscu. Patrz na tego, jak stoi. Znowu pobiegł beze mnie. Patrz, uczę go. Tak to robi prawdziwy wiedźmin. A ty jesteś tylko fejkowym wiedźminem. Czekaj, źle pobiegł. Tak jak ja biegnę, to ty, jaki jaszczur. Ooo, pajączek. Otrzep się. Nie mogę na niego nawet wskoczyć. Ty i ten twój złoty pajączek. A no tak, tutaj jest też misja wściekła. Ty patrz na tego konia, jaki breakdance. Czemu ty zdał się ćwiczyć? No bo misja. Wchodzimy do kanału! Będą jeszczury i szczury i wszystko. I co jeszcze pewnie? Dobra, jestem ranny. Jestem ranny. No właśnie. Dobrze, że w ogóle nas o tym informują. Szczególnie, że mam pełne życie, nie? No ja też. O, tu coś leży, a tu ktoś martwy. Rus Otley. A tu była pułapka i nie. Czemu on do mnie powiedział hello friend tak normalnie? Hello. It's me. O, tutaj będą smoczki. One mają level 10. Takie słodkie. To są smoki? To są jeszczury. Jeszczury. Dobra, ty też nie rozróżniesz. Nie no, smok to jest takie wielkie, a jeszcze to jest takie małe. Boże, to są małe smoki. Czy jaszczur? Dobrze, niech ci będzie. Jaszczur. Ale fajnie by było, jakby bossem byłby wielki smok. To chyba będzie nawet. Smok. O kurwa, to od razu po Gandalfa. Gandalf, mam robotę. Od razu po Gandalfa. Czekaj, dzwonię, żeby dał mi potlenę. My musimy tu 12 zwoi odzyskać. Tam jest skrzynia. A tam jest skrzynia zielona. To jest tylko dla... Skrzynia! Ale to jest tylko dla Arkana. A dla kogo innego? Czy ja mogę do tego wejść, jak wejdę, to się zabije? No nie, kurwa, ja akurat w pułapkę rzucę. Tutaj nie wiem, gdzie są pułapki. To mi właśnie pokazuje, gdzie. Tak? Czemu ci pokazuje, gdzie mnie? Bo jestem złodziejaszki i mogę je rozbrajać. O, tu jest kolejna na przykład. A tu jest coś dla mnie. Jej.
No ja rozumiałem pułapki i tu nagle z nami skoczyli. Uważaj, bo tu jest... Czemu wróg się nazywa miotacz? E, tutaj coś się świeci, coś tutaj się łamie, coś świeci się. To zwoje, cztery. Cztery zwoje. Rozbroiłam i mnie to zabiło. Znaczy nie zabiło, tylko... Dobra, idę, otworzę bramę już. Jak ty żeś tam wbiegł od razu. O, ja słyszę. Smoczki. Smoczki? To jest dobra Jana. Co? Dobra Jana. Do Ryana. No to się w końcu zaczyna, czy to Brian, czy to Ryan? To Ryan. Serio? Tak. Co nie mówiłeś, że Brian? Ryan mówiłem. No, się kłócić nie będę, ty wiesz. Czarna jesteś. Why the fuck you lie? Why always lie? Ty patrz na tego typa, jak się patrzy na mnie. Czekaj, bo ja chcę wziąć sztylet, ale nie mam miejsca. O mój czarny Boże. O Jezus. 2 lata później. Nie, kobietą jestem. Lubię przymierzać błyskotki. Wika, patrz jak on się na mnie patrzy. Czekaj, rozbrałem bombę. Czy ty widzisz jak on się na mnie patrzy? Jebany pedał! Oh my god, stop fucking lying. Why you always lying too much? You making it hard for me. Uważaj, bo tu są wkoło pułapki. Tak? No, nie ogarniam gdzie. No te takie dziury. Zaraz. Tak! O! Czemu ja to otwieram? Ja u siebie otwieram ja. A czemu ty się śmieje ze mnie? Ty, jaszczur. No. Smok, dajcie mi. O kurwa. Mój Boże. Jeszcze pozłacany, kurwa. Jebany. Czemu on na mnie tak skoczył? Czemu na mnie? Co ja wam zrobiłem? O Jezu. Ale to nie był boss. Ale mnie aż skręca, jak jest na nie patrzę. Ty, po nim zostały takie ośmiorniczki. Co zostało? O mój Boże, umieram. Ośmiorniczki. Sama kurwa jakaś... O, pułapka. Naprawdę? No ci mówiłem, że to są pułapki. Już się nie chwal lepiej. Ja idę tam, sprawdzę, co tam jest. Tu jest otwornica. No kurwa, patrz, co tam stoi. Otwornica. Wika, patrz, co tam stoi. Opariąk! I grobowy jeszcze. Jeszcze jak się przywitać trzeba. Będzie pajęczynka. Ty, on małe pająki ze spalni. Będzie pajęczynka. Wika, nie strasz. Szybki ostrzał. Ekwipunek jest pełny. Coś. Bo to ty nie powiesz. Albo dzisiaj nagramy tylko jeden odcinek. Jutro jak coś drugi. Dobra. A ty czemu ty nie idziesz we wtorek też do szkoły? No bo są rekolekcje, ja nie chodzę. To jest cała szkoła na rekolekcji chodzi? No. Co? Czemu ty jesteś dalej ode mnie? Co? Przeszłaś przez tą bramę, czy nie? Co za zło? Chciałam opróżnić ekwipunek, żeby... To... Żeby wziąć miecz, co był w tej skrzyni i nie mogę już. Gdzie ty jesteś? No przez tą bramę przeszłam. Co ten smoczek się śmiał? U mnie pokazuje, że jesteś 700 metrów ode mnie. Boję. I się za mną pojawiłaś. No smoczki idą. O. Ty, jeden był w beczce. Co? No, biegła tak beczka. What the fuck? U mnie nie. Tylko u ciebie chyba. Ty, ogniska się zgasiły. Mogę zapalić? Tak. To wszystko myślałem. Czy jak obejrzę kratę, te kraty otwiera się gdzie indziej. Aha. Szukamy otwarcia? Otwieracza. Otwieracza do krat? A chyba tu gdzieś będzie otwierać. Patrz. Czemu ja za daleko użyłem ulti? Możesz? Mogę właśnie. To nie. Myślałem, że to 10 poziom wyjdzie. Czemu beczki ja tak biorę? Tarcza. To są super, mega. Otwieracz. Ło. Ale chodź, jeszcze rozwalimy tych typów tutaj.
Czemu oni wodę zbierają? I Wika nie, nie mogą. Ja im nie pozwalam. O! Co to? Madafaka, coś jeszcze podniosłeś? A czekaj, ja tą zbroję mam, co mogę teraz nałożyć na tym poziomie. Trzeba to zobaczyć, co ja mam. Otwórz skrzynię. What? A ja do tego klucza potrzebuję. Aha. Nie teraz. Poczekaj, ponakładam te lepsze rzeczy na siebie. Się przebieram tak. Tutaj Wika dla ciebie jest. Ty! Tu są ich jajka. Tutaj. Nie, nie takie jajka. Kornela? No. Znaczy takie podobne do Kornela jajka. Czemu w ogóle te inne smaczki były w tych... w beczkach? Tego nie rozumiem. Chodź. Czekaj, bo ma 70% szans. Patrzę, nazwa Victoria Black i nie widzę nic. Czarno. Wow. Wow. Się pojawiła znika. No, otworzyło się. Miotacz. O, to i się modlili tutaj. Szaman przywódca. Wika. To jest szaman. O, a gdzie jest smok? On do mnie przybiegł. On chce ze mną selfie. A to nie ten. Tamten był bossem. Ja wiem. Ło. Jaki... Nie wyglądał. Jaki miecz. Jaki garnek. Będzie pomidorowa. Zniszczony Boży. Zobacz jaki garnek. Fałszywe bożki. O, ja mam chlebak poszukiwacza. Ja mam jeszcze więcej jak to miejsca w ekwipunku poprzez ten... Pomidorowa. Ci o tym, bo sama jesteś jak pomidorowa. No jestem. Jak zobaczył, to by zobaczył, że jestem pomidorową. Co? No patrz, jestem pomidorową. Wika, wbij jak to się nazywa do ekwipunku i masz taki zniszczony bożek. Czekaj, zniszczony bożek? No. Zniszczony bożek teraz mam. No i weź, wbij na niego i kliknij prawym przyciskiem i zaakceptuj questa. Zdobyłem jakiś magiczny pancerz łuskowy. Patrz jak teraz wyglądam. Ja nie mogę. Wika, ja też nie mogę. Wika, patrz jak ja wyglądam teraz. Ja jestem pomidorowy. Wika, patrz jak wyglądam. Patrz jak wyglądam. Chyba ci salon fryzjerski zamknęli. Ja mówię, że o zbroi. Nie o salonie fryzjerskim. Ale ty czarna jesteś. No jestem blakiem. Enklawa Protectora. Protectora Enklawa. Dobra, musimy teraz tutaj poddawać jakieś gówno, widzę. Gdzie? No nie, tu wyjść, nie. My musimy poddawać tutaj quest. Co, ty żeś przywaliła czymś, czy co? No nie. Panie. Nie wal mi te. Dobra. Oddałem. Wiesz, że to źle zabrzmiało, nie? No. Trochę jakbyś była narkomanką. Czemu ja mogę znowu wejść do kanału? Koni na biegu. Chodź jeszcze do niej. Ty twoje... To on się nazywa Amnijski. Mi się to z amnezją skojarzyło. Chodź, idź do niej i weź tam kontynuuj u niej powiedz. Jestem ranny. Dzisiaj będzie znowu zajebana pomidorowa. Żywam się. Jak twój stary wczoraj. Ty, ja też chcę mieć takie kryształy w pokoju. O, tak. A nad nią lata jeden. Dobra, musisz do tego typa iść. I musisz do niego wziąć te fałszywe bożki. Czemu on jest jaszczurem? No, bo to jaszcz. Ten jest dobry. Fałszywe bożki. I ma dwóch czarnuchów, którzy go chronią od tyłu. A poczekaj, my do niej chyba musimy. Dobra, fałszywe bożki, ukoń. Dobra, to ja posprzedaję jakieś te gówno. A, nie mogę tu posprzedawać tych rzeczy.
Idę do sprzedawcy. Idziesz ze mną? Nie. Idę. No, na targ. No, ja raczej nie mam wyboru. Też prawda. Dobra, to się przeniesiemy do tej kolejnej lokalizacji. I jak to? I tam skończymy odcinek, dobra? Dobra. Ale ja mam rzecz, która jest kurde jakaś legendarna i ja mogę, jak to się nazywa, to jakoś otworzyć, ale nie mogę tak naprawdę. Bo mam za mały... Nie mam tych kluczy potrzebnych. A to jest jakaś skrzynia, to jest New Life Lockbox. Że muszę mieć jakiś enchantowany key, żeby to otworzyć. Otwórz skrzynię. Jeden taki klucz kosztuje 2000, nie? No. A nie, 10 kluczy? Nie, jeden klucz kosztuje 125 zł. A ja mam 0. Nice. Można i tak. Dobra, nie teraz. Dobra, to idziemy do tej nowej, do tej... Idziemy do tej miejscowości. I tam ty, no daj mu pieniążka. No, ale tutaj tak biegnie, siedzi, ma koteła i... I co, chcesz dać pieniążka na koteła? Tak. Dla niego nie, ale na koteła. Kuba do mnie napisał. Na grej właśnie napisałem, tak, do mnie napisał, a ty humfa kumfie. Kurwa. Dobra, teraz do podwieży musimy iść. Ty, wow, my tak robimy jeden odcinek, nie, stój! Dobra, oddajmy tu questa, znaczy... Weźmy, czekaj. A, musimy iść do sierżanta Knoxa jeszcze. No to się zdecyduj. No do Knoxa musimy iść. Na to akurat zdążymy iść do Knoxa i tam iść. Ty, tu typ z tej, który się nazywa Jebacz. Ej, Wika. Posłuchaj. Kotek? Tak. No, Jezus. Ten typu ma 67 poziom. Wiesz, że jak to się nazywa, ja grałem dzisiaj w God Simulator, nie? No. I ustawiłem sobie po polsku. To opcje się nazywają options. Wyjście z gry nazywa się Paszołwon. No. Jak nie, to cię gang plebani czy Kordian i jego tem zjedzie. Jego jajko. Jego team zjedzie. Ty, tu kotek dla ciebie stoi. Taki śliczny. A taki właśnie był, jak kończyliśmy poprzedni. Wika. Ty się podniecał. A taki dokładnie był, jak kończyliśmy poprzedni. Cio, bo ten Arab trzeci, to też będzie. Bo ci ten Arab na koniu porwie. Ale ja ci mówię, jak będziemy kończyć trzeci, to też będzie. A tu jest piesek! Dobra. Nie możemy przy piesku. Do widzenia, skończyć. Nie. Skończymy, jak przejdziemy do tamtej krainy. Przechodzimy do krainy. Ej, ale jeszcze musimy coś zwrócić. Nie no, żartuję. Ale ty, Wika, jesteś czarna. Black. Nie. Ja mówię teraz na serio. A ten kotek sobie tak ładnie. Bo Kubi gra w Dirty Bomb. No. Ale hardcore. Na minimalnych ustawieniach. 800 na 60 na 640 rozdzielczość. Julia Rozbicka. Dobra, idę, Elo, czekam. To kurwa idzie? To on idzie, czy czeka wreszcie? Czy może Elo? Czy może on jest elokwentny? Ona ma ogon. O jebacz mnie goni. Wyduch! Dobra, podwieża. Wreszcie możemy odcinek skończyć. Akurat 59 minut mam. Więc... No, no, dobra, weźmy od tego typa tylko questa. Od tego tutaj. A. Dobra, to skończymy tutaj, Wika. A tu nie ma questa. Gdzie? Od tego typa tutaj. Wika, chodź. Pokażę ci, gdzie skończymy odcinek. A gdzie quest? Gdzie jest quest? No, pogadałaś z tym typem, czy nie? Jest ich tu trzy. A z tym tutaj, przy samym wejściu, z tym, pogadałaś już? Tym? Tak. No i on nie ma dla mnie questa. Co? U mnie ma. Już iść. A jak się ten quest nazywa? Kłopot na masz kłopot na podwieżu? A to mam. A masz dzień z życia sierżanta? Nie. Tam co ja dostałem. Chodź, tu skończymy odcinek. Wbiję ci mój miecz w oko.
Okej, okay, ludzie, więc na tyle czemu dziękuję wam bardzo. Na dzisiaj była ze mną Black Vika. Byłam, cześć. No i dziękuję bardzo za oglądanie. Zostawcie 3 łapki w górę. Mówił Las Max, pozdrawiam z bardzo i na razie.